Witam po prawie rocznej przerwie. Kolejny film o zdrowiu musiał powstać ze względu na zbyt częste pytanie, które już wręcz stało się memem. Bremu, jak się czujesz? Chciałem wam wszystkim podziękować za wsparcie mentalne, a najbardziej moim patronom. Zanim przejdę do meritum, chciałem poinformować, że wszelkie update'y na bieżąco ogłaszam na moim profilu instagramowym Podłoga Bremu, więc jeśli jeszcze nie obserwujecie, to zachęcam, bo warto. A więc na samym początku odpowiem na tradycyjne pytanie, czuję się dobrze? I tu moja prośba, mimo waszych dobrych intencji, prosiłbym o zaprzestanie tego, bo po pierwsze, większość czasu po prostu czuję się tak samo, a jeśli będzie coś złego się działo, co będzie warte uwagi, to przecież sam dam wam znać. Po drugie, za każdym razem, jak to pytanie zadajecie, to miejcie świadomość, że przywracacie mi złe myśli o potencjalnej chorobie i ogólnie to niektórzy po prostu zaczęli trollować i zrobił się z tego mem, więc więcej szkód niż pożytku. Teraz kilka update'ów. Przez cały rok większość czasu, tak jak mówiłem, było ok, bo w razie jakichś gorszych dni mam pod ręką farmakologię naprawczą. Nie wiem jak wy, ale w całym 2022 roku przechorowałem rekordową ilość razy, bo z jakichś 7, więc totalnie nie wiem co się stało z moją odpornością. Dajcie znać, czy wy też tak mieliście. Przechodząc do badań i tych rzeczy, które was najbardziej interesują, to operację przegrody mam za sobą i niestety nie przyniosła żadnych efektów. Najprawdopodobniej będzie potrzebna jeszcze konchoplastyka, ale to już kiedy indziej. Co mniej więcej 9 miesięcy mam rezonans kontrolny i póki co wszystko wygląda w miarę stabilnie. Jak będę wiedział coś więcej, to na moim profilu instagramowym dam wam znać. Miałem jeszcze robioną próbę tężyczkową, ale wszystko w normie. Zdecydowałem się też, że zrobię to badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, bo to jeden z najważniejszych elementów układanki. Moim zdaniem jest to najgorsze badanie ze wszystkich, bo będę musiał leżeć nieruchomo przez 24 godziny w szpitalu, ale wiadomo, że dla spokoju trzeba będzie to zrobić. Może nie są to do końca dobre informacje, ale powiem jedną pozytywną rzecz. Psycha nie siądzie, bo jestem gotowy na każdą ewentualność. Po prawie 3-letniej wróciłem też na siłownię i każde złe emocje staram się tam po prostu wypocić. Tu moja rada do każdego, kto też potencjalnie będzie miał to stwardnienie rozsiane. Nie słuchajcie się tych rad, że nie wolno ćwiczyć, bo jest to po prostu bzdura. Powiedziałbym wręcz, że należy. Jak najbardziej można ćwiczyć, tylko nie do upadku mięśniowego. Będzie wam to potrzebne, by wzmocnić mięśnie i ogólne utrzymywanie równowagi. Nie dajcie się wplątać same negatywne myśli, choć sam wiem jak to jest, bo przecież sam nawet myślałem ciągle o najgorszym. Na koniec chciałem was wszystkich przeprosić za tak tragiczną aktywność, jeśli chodzi o filmy, bo streamy raz na jakiś czas jednak robiłem. Nie mam totalnie nic na swoje usprawiedliwienie i nie rozumiem, dlaczego tak bardzo to zaniedbałem. Chcę dalej dla was tworzyć, bo mam wiele fajnych pomysłów. Jak widzicie, jestem gotowy nawet zrobić dla was face reveala, tylko problem w tym, że musiałbym mieć wszystko przygotowane od A do Z. Jak zapewne możecie też zrozumieć, nie mogę tego zrobić od takim pierdnięciem, bo to po prostu będzie moja jedyna i ostatnia szansa na przywrócenie wysokich liczb na ten kanał. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie, przepraszam za aktywność i przypominam o moim Instagramie Podłoga Bremu. Do zobaczenia na filmach lub streamach. Naura!